Cześć, dzień dobry, witam bardzo gorąco w kolejnym filmie. Dzisiaj po raz kolejny kwiaty, rośliny będą w roli głównej. Pytałam Was ostatnio na Instagramie, czy taki kwiatowy update jest pożądany. Okazało się, że tak, fantastycznie, bo wiecie, że ja uwielbiam ten temat. No i pokażę Wam, co się zmieniło, jak wygląda moja walka z ziemiórkami, bo wnosząc po tych żółtych lepach ona cały czas trwa, także zapraszam na dzisiejszy film. Tradycyjnie roślinny tour zaczynamy od tego osobnika, który jest ze mną najdłużej, czyli od tej oto palmy areki. Ostatnio chyba ją za bardzo pochwaliłam w filmie, bo jest z nią nieco gorzej. Otóż te nowe liście, które wyrastają, a jest ich całkiem sporo, one zaczynają szybko mi wysychać i ostatnio troszeczkę tych liści jej wycięłam, więc tak się nieco przerzedziła ta palma. Ale właśnie mnie olśniło teraz, jak zaczynałam nagrywać ten film, że ja jej po prostu wymienię ziemię. Bo ostatnio jak robiłam zamówienie, to kupiłam takie specjalne podłoże do kwiatów wymagających, między innymi do właśnie palm, monster, które lubią wilgoć. Taką ziemię, która ma w dodatku między innymi keramzyt, piasek kwarcowy, perlit, włókno kokosowe, czyli coś, co sprawia, że ziemia, podłoże trzyma wilgoć, ale ta woda tam w środku nie stoi, wszystko oddycha, dzięki czemu ziemia nie jest taka mokra i korzenie nie gniją, więc zamówię chyba to podłoże specjalne i ją wymienię jej ziemię. No i cały czas walczę z ziemiórkami, jest ich sporo. Myślałam, że jest ich mniej, szczerze mówiąc, bo ostatnio zrobiłam kurację chemiczną, dodałam specjalną mieszankę i zgodnie z instrukcjami postępowałam. No ale te ziemiórki cały czas są. Wy mi pisaliście, ja już naprawdę wiem praktycznie wszystko. Wiem, że sprawdza się ponoć woda z petów, ale nie mam skąd wziąć petów. Wiem, że też niektórzy pisali, żeby dorzucić tak mniej więcej 2-3 cm warstwę piasku na górę. Wtedy te ziemiórki w tym piasku nie mają jak ponoć składać jaj i to też działa. No zobaczymy. Ja jeszcze raz zrobię kurację tym specjalnym preparatem chemicznym, ale też myślę sobie, że to podłoże właśnie nowe, przez to, że ma domieszkę tego piasku, tych włókien, to też myślę, że te ziemiórki mają tam trudność, żeby się zagnieździć, zadomowić w tej ziemi. No dobra, palma ma się całkiem spoko, mogłoby być lepiej, ale na razie jest ok. No to już jest staruszka, jak na te kilkanaście lat naprawdę ma się dobrze. Idziemy dalej, bo tam po prawej stronie są nowości. Ta monstera dostała dosłownie drugie życie. Ostatnio w filmie, pamiętacie, trwał etap osuszania korzeni i ja tą całą ziemię odczepiłam, te korzenie przemyłam wodą porządnie, wysuszyłam. Okazało się, że część korzeni było zgnitych, część korzeni było takich brązowych, wysuszonych, więc ja to wszystko poodcinałam. Ale co najważniejsze, okazało się, że ta monstera była zaatakowana przez przędziorka. I to ten przędziorek tak naprawdę sprawiał, że te liście były w dramatycznym stanie, więc i ziemiórki, i przędziorek, no w ogóle full opcja. Jeżeli zastanawiacie się, jak wygląda przędziorek, to już Wam mówię, to są takie maluteńkie, białe przecineczki. Jak się przyjrzycie, to one się ruszają. Jak spojrzycie pod światło, to tutaj na tyłach liści, znaczy od tyłu widać je bardzo dokładnie. Więc słuchajcie, jak osuszyłam te korzenie, to z tej monstery tak naprawdę nie zostało nic. Został jej, nie wiem, jeden liść, może dwa, więc ja ją wycięłam tak naprawdę do zera. Ona była goła, łysa, nie było nic. No i proszę bardzo, jaką ma wolę życia dziewczyna, bo teraz na wiosnę wypuściła trzy nowe liście, tu idzie następny. Tam na dole też się pojawiły takie maluszki. No naprawdę bardzo się cieszę, że dałam jej drugą szansę, bo miotałam się, czy ją wyrzucić, pozbyć się, co z nią zrobić, ale cieszę się, że jest, bo to jest też kwiatek, który jest ze mną naprawdę bardzo, bardzo długo. Co się okazało? Nie wiem, czy pamiętacie, ale tutaj stały takie dwie kalate, jedna dosyć duża, druga mniejsza. Okazało się, że ten przędziorek z tej monstery przeszedł na te kalatee.
No i te kalate już były naprawdę nie do odratowania. Wszystkie liście im się wysuszyły, padły. I z tymi kalateami musiałam się niestety pożegnać, ale pojawili się nowi następcy. To jest co prawda skrzydło kwiat, który był tam na półeczce, ale tutaj o, leci jedna ziemniurka, no. Ale tutaj jest mu zdecydowanie lepiej. Liście mu się przestały tak te końcówki przesuszać, zraszam go wodą, jest naprawdę spoko. A tutaj to jest koleżanka tej monstery, to jest Monstera Monkey Mask. Wygląda bardzo ładnie, spektakularnie. To jest taka mniejsza wersja, ona nie osiąga takich gigantycznych rozmiarów jak pnącze, jak Monstera, takie duże. Ona ponoć mniej więcej do metra rośnie. No i na razie odpukać ma się bardzo dobrze, wypuściła już dwa nowe liście. No i krążą tutaj niestety te ziemniurki, krążą. Widać to po lepach, że jest ich naprawdę całkiem sporo, ale na razie jakoś nie wpływa to na funkcjonowanie roślin jakoś bardzo. A na moim kwiatowym regale wiosna w pełni, wszystko rośnie po prostu rewelacyjnie. No i raz, że wiosna, a dwa też już ze dwa razy podlałam rośliny wodą z akwarium. I ponoć to też robi robotę, więc naprawdę jest nieźle. Ten asparagus, który ostatnio no nie wyglądał jakoś najlepiej, teraz tam zajmuje praktycznie no, sporą część tej półeczki. Rozrasta się chłopak. A z nowości jest na przykład filodendron. Filodendron, czyli drzewo miłości, taka ciekawostka. No i tutaj też widać dobrze to podłoże. On jest cały właśnie z tym nowym podłożem i sobie pięknie rośnie. Jakiś czas temu była tutaj, znaczy jakiś czas temu, w ostatnim filmie, była taka duża peperomia, ale okazało się, że właśnie ona gniła, ona była w bardzo złym stanie i tak naprawdę uratowałam z niej kilka łodyżek. No i proszę bardzo, wiosna, peperomia tutaj rośnie, wypuszcza nowe pędy, nowe kwiatki, znaczy listki, więc jest naprawdę bardzo dobrze. Z nowości też jest tutaj ten oto kwiat. Ja nie pamiętam dokładnie łacińskiej nazwy, ale wiem, że to jest odmiana Fishbone. Ma bardzo piękne liście, mega mi się podobają. To jest jeden z tych kwiatów, gdzie te liście się ruszają. One w ciągu dnia się opuszczają, a w nocy idą do góry. No i na razie ma się całkiem nieźle, całkiem dobrze się prezentuje. Nigdy w życiu nie miałam draceny, taki popularny kwiat, więc w końcu mam go w swojej kolekcji. I cała reszta tak naprawdę bez zmian, pięknie rośnie, epipremnum wiadomo, no to ten chwaścior to rośnie wszędzie, mam tutaj kilka egzemplarzy, kilka odmian. Myślałam, że jeszcze pokażę Wam kwiaty w pokoju dzieci, bo w ostatnim filmie ich nie było. A tutaj u dzieci w pokoju tak naprawdę wszystkie kwiaty są na parapecie. Jest las w słoiku, który co ciekawe zrobiłam sama na jakichś warsztatach z Jadzią na evencie. I kupowałam kiedyś te lasy i one mi, słuchajcie, po kilku miesiącach padały. A ten zrobiony własnoręcznie ma już ponad rok i ma się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Te kwiatki tutaj rosną jak szalone. Ja wiem, że to trochę wbrew całej ideologii lasu w słoiku, ale nasz las jest otwarty, bo te rośliny już tu się po prostu w środku nie mieszczą. One zaczynają sobie tutaj wychodzić na górę, a ja jakoś tak na siłę nie chcę ich tam zamykać i wiem, że teoretycznie właśnie las powinien być wilgotny, ta cała wilgoć, to wszystko powinno żyć swoim życiem, ale jest otwarty, zraszam go wodą raz na jakiś czas, jak mi się o nim przypomni. No i tyle. I ma się naprawdę bardzo dobrze. A tutaj w domku mamy dwa małe pieniążki. No i te pieniążki tak, no, mogło być z nimi lepiej, ale jeszcze jakoś dają radę. Jest jedna taka malutka palma areka i trzy sukulentowe historie. No i to taki zielony akcent w pokoju. Są też rośliny w akwarium, na razie nic spektakularnego, ale rosną, mają się całkiem nieźle, chociaż robi się na nich taki nalot od żwirku.
muszę wpuścić krewetki i będzie na pewno lepiej. A na zakończenie, na deser, balkon jest malutki, ale jest. No i tutaj też oczywiście muszą pojawiać się zielone akcenty. Zostały z zeszłego roku dwie pelargonie i one przetrwały zimę. Zima w tym roku była tak naprawdę żadna, więc w sumie nic dziwnego, ale one mają się naprawdę bardzo dobrze, wypuszczają nowe listki. Ja je cały czas podlewam, znaczy w zimę ich nie podlewałam, ale teraz już od jakiegoś czasu je podlewam. No i trzymam kciuki, mam nadzieję, że zakwitną. Z nowości na balkonie jest bratek. Wiem, że bratki są bardzo sezonowe i pewnie w połowie wakacji mogą już nie przetrwać, zwłaszcza, że to jest południowa strona. I tutaj bywa bardzo, bardzo gorąco i jest mocne, palące słońce. No, zobaczymy. W zeszłym roku miałam komarnicę. Mam nadzieję, że nie przekręciłam nazwy, że tak to się nazywa. Ta roślina bardzo intensywnie pachnie. No i jej zadaniem jest, jak sama nazwa wskazuje, odstraszać komary. Więc zobaczymy, jeżeli bratek nie przeżyje, to wtedy wrócę do tej komarnicy, bo ona tutaj miała się naprawdę bardzo dobrze. No i co? Ja mogę teraz napić się kawy, herbaty na balkonie albo cieszyć się tutaj śniadaniem. I jest taka opcja. Ach, bardzo przyjemnie. To był mój kwiatowy update. A jak tam u Was wiosenną porą rośnie wszystko pięknie? Dajcie znać w komentarzach, a ja dziękuję Wam bardzo za to, że byliście, że oglądaliście. Pamiętajcie o kciukach w górę i o subskrypcjach, będzie mi bardzo, bardzo miło. I co? Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!